Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Hanta, to jest Ezio, a to jest dom Leonarda da Vinci w grze Assassin's Creed 2. No idziemy się z Leonardo spotkać. Mamy nowy miedziany strój. Ezio, you are still alive. Look at this place. The past 2 years have been kind. No tak, minęły 2 lata. But you are not the same at all, are you? I was hoping you might be able to help me with something. Anything for you, my friend. Haha, you found another one. Kolejnych 7. This one is tricky to break. Clever in its use of ancient languages. Maybe if I just... Oh, it seems to be a manual of sorts for different assassination techniques. May I see it? Wait, what's that? It's not so much a design this time, just a series of sketches. Hmm, what to make of all this? Of course, and why not? What an inspired idea. Can you make it for me while I try what's in that manual fragment? Take it. I'll have my assistant set up some dummies for you to practice with. Hey, Vincenzo! Patrzcie, latająca machina z tyłu jest. Prześwisz kilka nowych technik zabijania, gdy Leonardo pracuje nad stronami kodeksu. Dobrze. Prześwisz techniki likwidacji na dziedzińcu. A, sobie podejść, okej. Okej, prześwietlone umiejętności. Zyskałeś 1 kwadrat zdrowia, okej. Co ja, jak ich mam zlikwidować? Śmierć z ukrycia. Dobre, fajne. Okej. Okej, dobra, teraz będę mógł likwidować kogoś z czegoś takiego. Okej, zajebiście. Zza krawędzi. I to, które, na które czekałem cały czas, którego mi brakowało, to znaczy możliwość likwidowania celu po zeskoku. Czyli możliwość zeskoku z likwidacją, o. Ja tego bardzo często używałem w 1. No i zajebiście, super, podoba mi się, podobuje mi się, że tak się ten, że mamy już takie możliwości. Okej. Take it, try it, bitch. Thank you, Leonardo. Non c'è di che. There's someone I need to see while I'm here. I cannot approach him publicly. Would you know a way? La volpe. The fox. Shh. Apisco. But do you know where a fox might roam? Perhaps near the mercato, where the thieves dwell. Sta attento, amico. Okej. No i zajebiście. Tak, strony tego teksu. Czemu już mam jakiś ten? Praktykuj to, czego się uczysz. Okej. A, to jest przewoźnik. A, i możemy sobie ten umiejętność zadowolenia śmierci z powietrza poznana. Rozumiem, że możemy sobie po prostu w ten sposób się wybrać. Nie musimy kuniem. Z Monterdzieny jeszcze kunia sobie normalnie możemy wziąć. No, ale na razie nie jesteśmy jakoś specjalnie rozpoznawalni. Podwójne ukryte ostrze. What? Nie, czekajcie, tutaj są... Tutaj są ci nasi, więc... A, czy tu jest nasz dom? Co ja w ogóle mówię? Tu jest nasz dom, to... Przepraszam panów. I tam jest obsiądzony przez strażników, ale... Zobaczmy, jak to wygląda. O, tutaj mi się odblokowało... W ogóle odblokowało nam się wyjście. Tu nam wyścig się odblokował. Te strony strasznie przeszkadzają tak naprawdę, wiecie? O, i widzę, że nam się odblokował jeszcze jeden... Punkt widokowy i chyba pójdziemy tam najpierw do niego. A dopiero później się udamy. Później dopiero się udamy do... To nie ta wieża. Później się udamy dopiero na misję.
Już ta wieża przed nami, bo tu jest. O, widzicie, tu jest w ogóle nowy teren, który się odblokował. Nowa dzielnica, o. Tam mnie gość nie widzi. Nice. Ale jak niby mam podwójne ostrze i jak mam niby podwójnie likwidować? Nie rozumiem. Kościółek jakiś tam dosyć pokaźny jest, widzę. Mapa uaktualniona, ale czekajcie, jeszcze coś chcę zobaczyć. A, mam 7 odszyfrowanych. No i dobra. No to już jest. A, tutaj jest jakieś coś. Tu jest ukończone już ze statuetkami. Pióra oczywiście nie, a tutaj pewnie jeszcze coś się pokaże nam. Zapasy. Okej. Okay. A, tu mamy w ogóle jakieś dziwaczne zapasy. A, widzę, że tu. A, pistolet kusza te sprawy, tak? No dobra. Powiem, że coś takiego jest. No i tutaj jeszcze nadal nie mamy tego czegoś, co mamy mieć na rękę. Czekajcie, widzę piórko. A dobra, nieważne, skoczymy tak czy siak. Tak jest po prostu najprościej. Bo zejście z wieży jest dosyć problematyczne. Już mamy 13 piórek. No i teraz zobaczymy. Nie o to mi chodziło. Nie chciałem tu wchodzić, ale nieważne. Okej. Ciach. No i gościa już nie ma. Natomiast... Co my tu chcemy? Tam są jakieś złodzieje. Pytanie, czy w tej pierwszej dzielnicy są jakieś, wiecie, ta ikona oka by nam się mogła pokazać, czy coś. Czy nie? Czy nie ma tutaj nic takiego? W tej pierwszej dzielnicy, bo w drugiej były trzy aż te zaszyfrowane wiadomości. Rozumiem, że tam mamy się dostać, tylko kurde jak, bo tu jest cholerny mur. Dobranoc panu. Dobra, już widzę wejście. Tędy przejdziemy. Nie pokazała nam się tutaj niestety ikona oka. Liczyłem na to, że tu coś będzie, ale nie. Bo one są chyba tylko po budynkach historycznych, tak myślę. Może tak łatwiej, nie? Właściwie jak ja bym, powiedzmy, chciał umieścić, miałbym taką możliwość, nie? Bycia w animusie i umieszczenia jakichś dodatkowych informacji od siebie, to też pewnie bym je umieścił raczej na takich charakterystycznych budynkach historycznych jakichś, które łatwo jest odnaleźć, po to, żeby łatwiej ktoś mógł je znaleźć właściwie, nie? Dobra, tutaj jest aktualizowane wszystko. O, jest jej strona kodeksu, widzę jakaś. Wiii. Pytanie, czy jest niedaleko, czy... Jest niedaleko. Dobra. Weźmiemy tylko tą stronkę kodeksu i pójdziemy na misję. Tutaj widzę, kolega nasz spadł. Tam nie ma wyjścia. A właśnie, możemy rozrzucać pieniądze w tym momencie. No, tylko najpierw trzeba je wybrać. O mój Boże, co ja zrobiłem? Wybrałem pieniądze przecież do cholery jasnej i w tym momencie zabiłem dwójkę ludzi. Bez powodu. Ja pierdzielę, dobrzy są. Spierdalamy. Co to miało w ogóle być? Przecież wybrałem do cholery jasnej. Wybrałem tego. Teraz przynajmniej wiemy, o co chodzi z podwójnym ostrzem. Znaczy mamy po prostu dwa ostrza, co jest dosyć dziwne. Dobra, muszę stąd spieprzać, bo mnie dalej tu widzą. Szybko jakiś punkt potrzebuje się skryć. Dobra, właściwie już... Tak, już, okej. Okay. Za to weźmiemy sobie... Zerwiemy to gówno. No, zerwijże tą kartkę, ja pindole. Chciałem pieniądze rzucić, żeby odeszli na chwilę.
A patrzcie, co oni zrobił, co Ezio zrobił. Wziął i pozabijał wszystkich, no. Przecież wybrałem pieniądze na 100%. Ale akcja była zajebista, tylko szkoda, że zginęło dwoje niewinnych ludzi tak naprawdę. Strażnicy to jeszcze pół biedy, nie? Ale to byli po prostu jesteś przechodnie. Czy to nie jest templariusz? W jedynce był jeszcze motyw z zabijaniem templariuszy. Ciekawi mnie, jak to jest tutaj. I poszedł templariusz na spacer. Tylko pytanie, czy to jakoś zaliczy mi jako coś takiego tego, czy nie. Patrzcie, że nawet mnie nie zaczęli ścigać. Nawet nie strzaili, że goś nie żyje, nieźle. Dobra, idźmy po tą stronkę. Bo właściwie nie wiem, ile ich tam jest. Czekajcie, mniej więcej 6 na 6, tak bym szacował ten kwadrat, który tam był. A rozumiem, że stąd nie mogę rzucić pieniędzy, a szkoda. Rozumiem, że panowie, że wy nie chcecie pieniędzy, tak? O, co się dzieje? Shit, coś się dzieje. Kurwa mać, no. Muszę zresetować nagranie, bo coś się po prostu cnieje i się boję, że się coś spieprzy. Okej. Tylko szkoda, że teraz już po prostu jestem dla nich podejrzany. Okej. To jest OP. To jest w pizdu OP jeszcze trochę. To jest w pizdu OP. I pojawiła mi się jakaś dziwna ikonka na minimapie. Zaraz sprawdzimy, co to jest. Ale mówię, to jest w pizdu OP. Gdzie to coś jest? Gdzie ta ikonka się znajduje? Czy to jest jakiś, nie wiem, tajny oddział policji, czy cokolwiek w tym rodzaju, czy... No bo jest czerwone, to raczej nie powinienem iść w tamtym kierunku, ale zbyt mnie to po prostu... No i zniknął. Nie wiem, co to było, nie mam pojęcia. Zmniejszymy sobie troszeczkę rozgłos. Chociaż mam jakieś 50% w tym momencie. No dawaj. Dawaj do góry, bo tu jest jeszcze jedna wieża, to od razu ją zrobię. I pójdziemy robić tą misję. My się cały czas odgrażam, że pójdę zrobić, a robię coś innego. No to synchronizacja szybka i wracamy. A to już jest koniec miasta tak naprawdę. Śmieszne, że te miasta są wszystkie otoczone takim w pizdu wysokim murem. Czy mi się wydawało, czy ja tam coś widziałem? Okej, tam jest pióro. Nie! Brawo. Na szczęście mamy jeszcze lekarstwo. No już idę robić tą misję, tylko wezmę to pióro jeszcze dla tego małego gnojka, którego mi powiesili. W sensie dla Petrucci, brata Ezio. Znaczy właściwie teraz to dla matki, no ale... Holy fucking shit, rozumiem, że niespecjalnie w ten sposób. A, mówiliście, że jeszcze motyw robi się tutaj taki, że podchodzi się do niego... Przekupia się Herolda, żeby nie rozmawiał o nas, po czym okrada się go i się spierdala. Nie jest to sposób. Nawet z zyskiem, słuchajcie, bo... No tak, tylko że za tą kradzież to już mi się włączyło. No tak, no ale mam na pewno to mniejsze niż... Ten rozgłos mniejszy niż przedtem, bo Herold chyba daje 50%, to jest... Znaczy minus 50%, to jest dosyć sporo. To te 50% w zamian za, nie wiem, 5% powiedzmy, no to jest opłacalny układ. A w dodatku jeszcze te 5...
5 florenów zdobyłem dodatkowo, no to super. Idzie, przejdzie po tym. Dobra. Idźmy w takim razie do Lisa? Czy do, nie wiem, kogo właściwie? Może Lisica? Może to jest ta burdel mama? Siostra Anety? No, raczej nie. O! Mercato Vecchio. Rozumiem, że gdzieś tutaj jest, moi drodzy, znaczek do odnalezienia. Trzeba by go teraz poszukać. Pytanie tylko, gdzie on jest? Gdzie on jest? Bo ja widzę na przykład strażnika. Tam coś też się świeci mi. Słuchajcie, na razie, okej, mam na razie to, co chciałem. Okej. Widzieliście? Zabiłem go, on zaczął jeszcze biec. Czy to jest to, co myślę? Tak, to jest to, co myślę. Fuck yeah. Udało się odnaleźć. The web of history traps the good, and the evil take what is not theirs. Okej. Bracia. Tylko zaczynam się zastanawiać, w jaki sposób w ogóle... A, to będzie banalne. W jaki sposób w ogóle, do cholery jasnej, przodkiem Desmonda może być Ezio i może być, Jezu, jak się, Kenway, tak się nazywa bohater czwartej części. Jakim sposobem przodkiem Ezio znaczy przodkiem Desmonda może być zarówno Ezio i Kenway, skoro oni żyli w tym samym czasie? Czy tak samo... No bo teraz jak ja sobie tutaj gram w drugą część, to praktycznie w tym samym wieku, w tych samych latach, równocześnie dzieje się nam historia Kenwaya w Ameryce, tak? Czy tak samo nawet później, kiedy Connor, czyli bohater trzeciej części, zabija tam wszystkich w Stanach podczas tam rewolucji, podczas, no tak właściwie to można nazwać rewolucją, znaczy nie, to nie była rewolucja, co ja mówię. No nie, no po części można to nazwać rewolucją, tak? Bronili się tam przed Brytyjczykami. W to czasach, gdy Connor tam siedzi i zabija, w tym samym czasie toczy się rewolucja. Praktycznie, chodzi mi, że wiekowo ten sam czas, nie różnica kilkudziesięciu lat, czy nawet kilku lat tylko, w tym samym czasie toczy się rewolucja francuska we Francji, w Europie. I mamy przecież kolejnych, mówię teraz o historii Assassin's Creed Unity, które dopiero wyjdzie, co prawda. No i tam w ogóle mamy czterech asasynów, więc nie wiem, wszyscy czterech są, wszyscy w czwórkę są ojcami tego, no, Desmonda. Także nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to w ogóle działa. Okej, coś jest nie tak. Aha, w ten sposób to działa. Lulz. No to se wymyślili. Okej, dobra, nie jest to jakieś bardzo trudne jeszcze. Okej, mamy... I rzekł szatan do Kaina, zaprzysięgnij mi się na swe gardło, a jeśli komu powiesz, spotka cię śmierć. Okej, Kain i Abel. Że same takie jakieś gołe postacie tutaj są w tym momencie. No jasna dupa, chyba se jaja robicie. Okej. Gdzie ten fragment jego stopy? Są jego palce, dobra. A teraz możemy to dokręcić tak, jak powinno być. A wszystkie te rzeczy dokonały się potajemnie. To chyba też jest dalej Kain i Abel. Chyba wszystkie są z Kaina i Abla. Z historii Kaina i Abla. Tu se gdzieś schwytają za stopę czy coś. Dobra. No jasne. Tylko szkoda, że tak wolno przez to działa. No i gites.
I rzekł Kain, zaiste jam jest Mahan, pan i władca tej wielkiej tajemnicy. Tak jak myślałem. A to z tym, tamto, z tamtym. Boże, dobra, no nic, musimy to otworzyć od środka. Zwłaszcza, że to jest kuźwa rycina. To jest przejebane do ułożenia. To też? To musimy to doukładać do tego w takim razie. Okej, okay, widzę pindola. Szkoda, no ale cóż zrobić. Okej, okay, widzę, że to jest z tym połączone. Czyli musimy to sobie dostawić do tego. Teraz to dostawić do tego i teraz... fuck, to do tego i Gites. Wtedy to Kain został nazwany panem Mahan i pojawił się w niegodziwości swej. Jeszcze? Okej. Okay. Aha, myślałem, że jeszcze muszę to jakoś uporządkować, ale ten. No i wychodzi na to, że Kain był co? Pierwszym. Właśnie tak słyszałem od tego. Pamiętam, jak Bartek mi to mówił. Aha, to co mówili, ktoś mi z was powiedział, że to jest w ogóle Adam i Ewa uciekający z raju. No ale te fragmenty są masakryczne. Chciałbym je po prostu móc uszeregować już teraz. No ale jak widać, nie mogę. Znaczy, z pierwszych da się, nie? Najpierw będzie ten. Później będzie ten. Później będzie ten. Później, a czy nie, czy ten najpierw, później ten, później ten, później ten, później ten i później ten, tak wygląda. No ale nieważne, dopiero później będziemy mogli pewnie to zrobić. Czy mam nadzieję, że sami będziemy to robić. O Boże, tu jest coś po chińsku napisane. Śmiesznie. Dobra, bo ja nadal nic nie zrobiłem, ale gdzieś tu mi się świeciło jeszcze piórko dla Petruccia. O, widzę, że w sumie nie jest źle. Chciałem się złapać, ale się nie udało. Nie jest źle, bo to już tutaj chyba. O Boże, Cacophonix zaczął śpiewać, nie. Gdzie to pióro do cholery jasnej jest, no? Dawaj, wstawaj, co ja pieprzę. Właśnie do góry. No tak jak myślałem, tutaj, dobra. Powinniśmy doskoczyć. No i 14, super. Już się cieszę na myśl o tym, że muszę ich 100 zebrać. Dobrze, że nie 1000. A my idziemy na misję. Bo od 10 minut idę w to miejsce. Odszukaj La Volpe Lisa w pobliżu Mercanto Vecchio. Skąd ja mam wiedzieć, kto to kurde jest? Przytrzymaj, aby użyć wzroku orła i zlokalizować znaczony cel na złoto. Co ty chcesz ode mnie, koleś? Nie, nie, o to mi chodziło. O, to ten! Wow. Nie. Fuck, no idźże za nim. You're making a big mistake, my friend. Enough of this. Enough indeed. Why don't you give up? Lulz. Return what you've stolen. Would if I could, but I can't. I swear, I'll run you through when I can. Ah, pochwycić mogę go. No dobra. I really have no interest in hurting you. So give me back my money and we'll call it even. Not so fast. What do you want? Who are you? They call me many things. Murderer, tagliagole, thief. But you may call me La Volpe. La Volpe. At your service, Messer Ezio. Do you know my name?
It is my business to know everything in this city. Isn't that why you're here? Indeed. I need to find someone. To know where he'll be before even he does. Who? Francesco de Pazzi. There's word on the street of a caravan just arrived from Roma. A secret meeting at sunset tonight. You can learn something of Francesco's whereabouts there. Do you know where it is to be held? Ma certo. Let me know when you are ready, and we'll go. Okay. Yes. Here is your money. Okej, okay, odzyskałem 100 florenów i dostałem automatycznie 1500. No super. A mamy tutaj kolejną wieżę. Wiem, jak się używa wzroku orła. Skoro mamy kolejną wieżę, to sobie tylko zsynchronizujemy. O nie! W willi są pieniądze! Belle Claudia nie zabrała dla siebie ani jednego florena. Dobra, zsynchronizowane tak. A my teraz, widzę, mamy się tam udać w okolice statku. I super. Nie straciłem punkcika zdrowia. No teraz straciłem, no ale nieważne. Oczywiście. Mhm. Do zobaczenia na miejscu. Spotkaj się z La Volpe w Santa Maria Novella. No to skoro wiem gdzie, no to po co mam iść za nim akurat? Mogę od razu mi pokazać gdzie. No ale nieważne. Tutaj po tym wylas chyba tak. No okej. Okay. Jestem, no. No to może jakby mi gra dała możliwość normalnego łażenia, to byłoby szybciej. No dawaj, 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 dawaj. Mam jakiś rabusiów. To pewnie od niego są. Fak, nie na komin. Po co na komin? Cholera, tam nie pójdę. Muszę przejść tędy jakoś. 25 sekund. Dobra, ale cel jest przede mną. Więc nie powinienem nie dotrzeć. Jestem. Kondycha leży. A La Volpe jest od ciebie starszy, to widać. How do I join them? There are catacombs that run under the city. They will lead you to a place where you can eavesdrop on the meeting. Grip that stone handle, turn it, then slide it down. Thank you for all your help, Volpe. Buona fortuna. Okej. Okay. Myślę, że po prostu La Volpe jest nikim innym jak kolejnym asasynem. A, teraz, dobra. Wow, to jest znak asasyna. To jest po prostu przejście asasynów tutaj, ale kurde, mechanizm śmieszny. Mhm. Katakumbi. Yeah. Kurde, skończyłbym tutaj od... Albo dobra, nie, chuj, idziemy dalej. Nie będziemy jeszcze kończyć odcinka, pewnie to nie potrwa jakoś bardzo długo. To co, jakaś wajcha? Okej. Okay. Nieźle. Tyle sekretnych przejść. Teraz zobaczymy, gdzie ci templariusze sobie urzędują. Ja jebiks, niezłe to jest, duże.
Strasznie. I nietoperki są. A, i tam mam iść do kolejnego... Znajdź drogę po zawalonych schodach, jasne. Tam mam, widzę, iść do kolejnego tego lewarka. I zobaczymy, co nam to da. Co? Jakąś taką srebrną rękę teraz mamy. Okej, widzimy akurat tak perspektywa zrobiona, żeby było widać, co należy zrobić. Kolejny lewarek. Wajcha. Wichajster. Okej. No tam już ktoś jest. Rozumiem. Aha, dobra. Co? Aha, tu siano jest na dole, mój Boże. How long do we have to stand here, Saverio? It's so cold. What do you want, Ilario? Messer Pazzi is paying us good money to watch the entrance, and the dead won't try to murder us. Się zdziwicie. Ta postać, która siedzi nad drzwiami, wygląda... O mój Boże, kolejne skomplikowane zagadki. Patrzcie, że ta postać tu... Wygląda jak Darth Vader, nie? Patrzcie. No, a nie? No tylko maski nie ma. Darth Vader był asasynem! Info confirmed, jej! Kto by się spodziewał? Co my tu mamy? Są jakieś poboczne przejścia, poboczne nawy, ale nic to nam nie dało. Wszyscy zakapturzeni. Dobra, udało się doskoczyć tym razem. Okej. Wow. A tutaj skąd ty się tu wziąłeś, chłopcze? To wam tak wolno tutaj być? Ja myślałem, że mieliście stąd sobie pójść i nie przeszkadzać dorosłym. Jak mam? A, w ten sposób, okej. Okej, rozumiem, że się nie udało. No i po sprawie, co będziemy się ostrzem bawić, jak możemy wyciągnąć miecz i go przebić. 4 floryny, ale oni są strasznie biedni. Nichuj nie mam pojęcia, co on właśnie zrobił. Skrzynkę se podniósł, no dobra. O, jest tam jakiś skarb na dole, widzę. To fajno. Jest tutaj kolejne, no dobra. Kurde, mogłem jednak skończyć ten odcinek, ale nieważne, spróbujemy. Nie jest to jakiś trudny labirynt, bo nie na tym ta gra polega, więc jest to taki, powiedzmy, element dodatkowy, ten labirynt tutaj. Więc myślę, że szybko się go uda nam przejść. Czekajcie, co ja mam teraz zrobić? Tam gdzieś pójść, tak? Tylko jak ja mam się na ten kamulec tam dostać? Po tym poskakałem, to dostałem się tu. Może po prostu da się na to wejść. Da się, dobra, bo są te z spodu te belki. Boże, ale jestem głodny. Muszę coś zaraz skoczyć do jedzenia po coś. Tylko skończę ten odcinek najpierw. Okej, mamy trumnę podniesioną. A, tutaj teraz. No dobra, okej, teraz już wszystko widzę. Użyj mi kolejnego, nie wiem czego właściwie, mechanizmu. No i drzwi się otworzyły. Keep
Dla mnie jest prosta. Weszło ich troszkę więcej niż jeden, no ale dobra, trudno. Właśnie tak myślałem, że skoro są tu nietoperze. Bez problemu, zupełnie nie mają świadomości, że ja tu jestem. Idzie tu? Aha, on za mną idzie i się pyta, czy mnie zna, że zatrzymaj się, bo mam pytanie. No what the fuck. Ale tamten poszedł, widzę. Co jest? A, cholera jasna, to drzwi są otwarte, ty mnie zobaczył. O nie, zabił uciekającego templariusza. Nie mogę na to pozwolić. Dawaj, 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 dawaj. Właściwie mógłbym wyciągnąć te ostrza. Wow, shit. Co ja mam teraz zrobić? Czekajcie. Tak jak mówię, mogłem... Co za kutasy, widzicie? To zablokowali mi specjalnie te ostrza, żebym nie mógł ten... go zabić normalnie, tylko... Ale to głupie. No tak, to było naprawdę mądre. Co ja mam teraz, kurwa, zrobić? No nie, trzeba było się tam złapać z niższego poziomu pewnie. Ależ dupnie. Ale to jest dopiero głupie. Gra mi zablokowała po prostu od tak możliwość rzucania nożami. No bo tak. Bo nie będziesz rzucał nożami dzisiaj. Tylko taki już, no. Po tym trzeba było po prostu wejść. Okej. Shit, 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 shit. No dawaj, no, nie można by szybciej. No, kurwa, bez jaj, no już byłem przy nim. Bramy się tak szybko nie zamykają, no. Nie ma szans. No nie, miałem go zabić teraz. No ja pierdolę, czemu, co jest? Ale kutasowo. Przecież skoczyłem i był po prostu i co? Ale chujnie. Co oni robią do cholery jasnej? Tam są jakieś drzwi. Okej. Jeden. I nie możesz dwóch naraz ostrzy użyć? No dobra, to już po ostrzech. Okej. No i ty jesteś ostatni. No i koniec. Nie było to jakoś bardzo trudne. Co mi tam kamerę pokazywało, o co chodzi? Ja wiem, że tam są drzwi, nie jestem głupi. Po prostu wyjdę tam i chuj. Otwieraj.
No to było dziwaczne, po prostu zablokowali mi możliwość tego, ale okej, okay, jesteśmy już na miejscu. Bernardo. It's all here. Swords, staves, axes, armor, bows. Our men will want for nothing. I take this gift to mean the Pope consents. He gave his blessing to the operation. As long as nobody's killed. Aha, tak, spoko. In the morning, signore. The bait's been laid, but it wasn't easy. His fool brother keeps changing his plans. See? We'll need to be on hand to make sure Giuliano even gets out of bed for church tomorrow. What is it, Jacopo? Do you think they suspect something? Impossible. The Medici are too arrogant or too stupid to even notice. Likely a bit of both. Do not underestimate our enemies, Francesco. Or have you already forgotten how your son was murdered? We'll suffer no such surprises this time, maestro. You have my word. Molto bene. I should be off. I've some other business to attend to before I return to Rome. Gentlemen, tomorrow a new sun rises over Firenze. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Okay. Otwórz sarkofag. Okej, mam jeszcze jakiś sarkofag do otworzenia tutaj. Jej, skrzyneczki. It's identical to one in the Villa Auditore. I think you've stumbled onto one of the assassin's tombs Ezio's uncle mentioned. Sean, zamknij mordę. Wiem, kurwa, skminiłem sam, wiesz? Now that we know the way in, I'll tag the landmarks containing tombs in the database. Okej, okay, mamy jakiś kurde coś. A, i teraz nam poznaczy ta laska ten. Okej, okay, no i jeszcze pieniądze zdobędziemy. Super sprawa. Rebeka nam po prostu zaznaczy wejścia do tych grobowców. Pieczęć Dariusza. Chyba wszystko, nie? Więcej nic tu już nie widzę. Są tu jakieś stare dzieła sztuki. Można by je zabrać do domu, ale nieważne. Co on z tą rękawiczką ma na tym? Dobra, moi drodzy, w końcu zakończmy ten odcinek. Tak, kolejne pieniądze, tajemnica Novelli. Zacznijmy tylko, pewnie jakieś tutaj minika scenka będzie, albo i nie. Grabarz, akcja wykonana. Jej, kolejne punkty, you play. Fuck yeah. Będę sobie odblokowywał normalnie pozostałe rzeczy. I wyszliśmy z kanalizacji. Okej, okay, super. Super, super, super. I jak rozumiem, to to będzie już koniec tej misji. Wszystko w porządku. A nie, jeszcze lis. Nie wiem, gdzie Francesco będzie i when. Ale co to jest? Overheard coś. They have weapons, enough for a battalion. Even the Pope has given support. Typical of Sixtus, but... What the hell are they planning? I couldn't understand the specifics, but it involves the Medici, and it begins tomorrow morning at the Duomo. The Medici will all be there for Sunday service. Along with the rest of Firenze. They're going to do it right in the middle of High Mass. But it's also a chance for me to blend with the crowd. Get close and stop this madness. If they succeed, if we lose Lorenzo and Firenze falls to the Pazzi, it will not come to that. I promise. I hope you are right. Spoko. Damy radę, co? Dobra, no i super. Zbadaj grobowce asesynów, żeby znaleźć pieczęcie do sanktuarium Villa Auditore. Villa Auditore. Dobra, co my tu mamy? Jeszcze. To sobie zdobędę sam, to sobie zdobędę sam, to sobie zdobędę sam, to sobie zdobędę sam już po prostu, tak samo jak jakieś wyścigi, to już zrobię poza odcinkami. Natomiast tu mamy grobowiec asesynów, do którego pójdę sam. Nie, oczywiście pójdę tam z wami. A tu nam się co pojawiło? A, Leonardo, dobrze. No i tu to jest Leonardo, to
wszystko pozałatwiamy. Po prostu do następnego odcinka mówię, te wszystkie rzeczy porobię i w następnym odcinku po prostu myślę, że sobie przeszukamy grobowiec najpierw, a później zaczniemy misję. No to było na tyle, także dziękuję wam moi drodzy za oglądanie i jak się podobało, to standardowo oceńcie film i piszcie komentarze i do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!